Spoglądasz na człowieka i wszystko już wiesz. Wiesz, jaki jest, wiesz, czy go lubisz, czy nie. Wydajesz osąd. A nawet nie zamieniłeś z tym człowiekiem jednego słowa. Łatwo nam idzie takie wrzucanie kogoś do konkretnego pudełka z różnymi cechami. Można powiedzieć, że to wstępna selekcja, czy warto się z kimś zadawać. Czyż nie jest to w jakiejś mierze zabijanie człowieka? Nie bronią, lecz oziębłym sercem. Nie zabijaj to piąte przykazanie z dekalogu. Ktoś powie, że dopiero piąte. Inny, że aż piąte. Lecz nie chodzi tu o miejsce. Warto spojrzeć na dekalog w ogólności. Czym on właściwie jest? Wygląda trochę jak regulamin korporacji, w której się znaleźliśmy. Jasno mówisz, co należy zrobić i czego unikać. Dla większości świadomość, że nie łamią przykazań, świadczy o tym, że nie grzeszą. Serio. Takie stwierdzenia docierają do mnie. Bo ja już stary, to nigdzie nie chodzę, z nikim się nie spotykam, to co ja mam grzeszyć? Te 10 przykazań z jednej strony sprawia nam problem, bo zawsze jest coś, w czym owe przykazania naruszymy. Z drugiej strony, to one nie są aż tak wygórowane. Ważne jest jednak, jakie miejsce zajmują one w moim życiu. Czy ich przestrzeganie jest celem, czy raczej środkiem, by dojść do czegoś lepszego? Trzeba powiedzieć, że Mojżesz odebrał od Boga na Synaju plan, taką bazę, według której mamy budować naszą wiarę. Mogę położyć fundamenty i powiedzieć, skończyłem swój wysiłek. Mogę też, a nawet powinienem powiedzieć sobie, że poniżej tych norm zejść nie mogę. Wiadomym jest, że jeden podejdzie do tego z czysto formalnego myślenia i będzie odhaczał poszczególne punkty. Pacierz jest, msza w niedzielę jest, mówienie prawdy jest, pilnowanie się przed pożądliwymi myślami i czynami jest, nie zabiłem nikogo, tak. A więc wszystko spełnione. Drugi podejdzie do tematu bardziej ambitnie, jak pasjonat. Każde przykazanie będzie dokładnie przeanalizowane, a następnie wcielone w życie. Nie tylko będę unikał okazji do grzechu, ale będę też troszczył się o to, żeby mój bliźni nie grzeszył. Znać przykazania, a żyć przykazaniami to dwie odrębne sprawy. Te wszystkie pouczenia i zasady pochodzące od Boga nie mają nas przygniatać w i tak niełatwym życiu. Choć właśnie one są najczęściej odrzucane. Bo przecież rezygnuje się z tego, co mam najbardziej ciąży. Człowiek czasem wychodzi z założenia, że chyba lepiej żyć w grzechu, ale spokojnie, niż bez grzechu, ale w bojaźni. Ta bojaźń oczywiście dotyczy relacji do Boga i bliźniego. Nie mogę się spokojnie modlić do Boga, gdy wiem, że z kimś nie jestem pogodzony. Nie mogę się spokojnie cieszyć swoim życiem, gdy wiem, że ktoś cierpi, blisko mnie. Przykazania nie czynią z nas niewolników, którzy robią tylko to, co nam każą. Przykazania wyzwalają z nas pasjonatów, którzy po każdym zadaniu szukają kolejnej okazji do podnoszenia swoich kwalifikacji. Do jeszcze ściślejszego zjednoczenia się z Bogiem. Już tu, na ziemi. Bo esencją chrześcijaństwa nie jest żadna lista kontrolna, a właśnie relacja prawdziwego człowieka z żywym Bogiem. Chrześcijanin ma być synem i przyjacielem Boga, dla którego siłą napędową i nadrzędną zasadą jest właśnie miłość Boga, bliźniego i siebie. Jest zafascynowany tym, jak kocha go Bóg i tę miłość zwinnie wplata we wszystko, co robi. I stara się być w tym coraz lepszy, każdego dnia. Jezus powiedział dzisiaj, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. To stawka większa niż życie.